Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Was, drodzy wierni, jako Salezjanie Szczerbińska, wierni naszej parafii, nie tylko. W cyklu naszych spotkań przez internet, solidaryzując się z naszymi braćmi, siostrami we Włoszech, pragniemy Wam zaprezentować w języku włoskim, a później w języku polskim opowiadanie pod tytułem Żona doskonała, la moglie perfetta. I Ty możesz zostać Włochem. La moglie perfetta. Mulla Nasruddin era seduto nel negozio del tè quando arrivò un vicino per parlare con lui. Sto per sposarmi, Mulla, gli disse l'amico, e sono molto eccitato. Tu non hai mai pensato di sposarti? Nasruddin rispose, sì, ci ho pensato. Quando ero giovane lo desideravo molto. Volevo trovare la moglie perfetta. Mi sono messo in viaggio per cercarla e sono andato a Damasco. Là ho incontrato una bella donna piena di grazia, gentile e molto spirituale, ma che non conosceva il mondo. Allora mi sono rimesso in viaggio e sono andato a Isfahan. Là ho incontrato una donna che era sia spirituale che mondana, bella sotto molti punti di vista, ma non riuscivamo a comunicare. Alla fine sono andato a Cairo e dopo molte ricerche l'ho trovata. Era profonda di spirito, piena di grazia, bella sotto tutti i punti di vista, a suo agio, sia nel mondo che nei regni che lo trascendono. Sentivo di aver trovato la moglie perfetta. L'amico gli fece un'altra domanda. Allora perché non l'hai sposata, Mulla? Ahimè, disse, scuotendo la testa, anche lei stava cercando il marito ideale. Un scapolo chiese al computer di trovargli la compagna perfetta. Voglio una ragazza piccina e graziosa che ami gli sport acquatici e le attività di gruppo. E il computer rispose, sposa un pinguino. Żona doskonała. Mulla Nasruddin siedział w swoim sklepie z herbatą, gdy przyszedł sąsiad, by z nim porozmawiać. Mulla, przygotowuję się do ożenku, powiedział. Jestem tym bardzo podekscytowany. Czy ty nigdy nie myślałeś o tym, żeby się ożenić? Nasruddin odrzekł. Tak, myślałem o tym. Kiedy byłem młody, bardzo chciałem to zrobić. Chciałem znaleźć doskonałą żonę. Zacząłem podróżować, by ją znaleźć. Udałem się do Damaszku. Tam znalazłem piękną kobietę, pełną wdzięku, uprzejmą i uduchowioną, ale nie znała spraw świata. Udałem się w dalszą podróż do Isfahanu. Tam znalazłem kobietę uduchowioną i światową, piękną pod wieloma względami, ale nie mogliśmy się porozumieć. W końcu udałem się do Kairu i po długich poszukiwaniach znalazłem. Była głębokiego ducha, piękna pod każdym względem, umiała znaleźć się w świecie, jak i żyć tym, co przekracza ludzki wymiar. Wiedziałem, że znalazłem doskonałą żonę. Na koniec przyjaciel zadał mu kolejne pytanie. Mulla, powiedz, dlaczego jej nie poślubiłeś? Och, niestety, odrzekł Nasruddin, kiwając głową. Również ona szukała idealnego męża. Pewien kawaler chciał, aby komputer znalazł doskonałą partnerkę. Chcę dziewczynę drobną, piękną,
uprawiającą sporty wodne i lubiącą przebywać w grupie. Komputer odpowiedział: ożeń się z pingwinem. Kochać oznacza przyjmować innego z jego sposobem bycia, z jego innością, z jego wadami, a nie kopię naszych snów. Myśląc o naszych braciach i siostrach w Italii, polećmy Bogu w naszej modlitwie, lekarzy, pielęgniarki, cały personel medyczny, diagnostów w laboratoriach, zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. Uczynimy to poprzez modlitwę Zdrowaś Maryjo w języku włoskim, później w naszym ojczystym. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nella nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się. Wieczny odpoczynek rad zmarłym dać, Panie, a światłość wieku i stanie chwalimy. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.